sam, że ze swojego świata uszedł świat, który jest tam, odległy, niebezpieczny. Usłyszał kiedyś słowa: idź, bo ja po świecie daleko. I poszedł. Mimo że jeszcze przed chwilą był inny. Słowa, które usłyszał Paweł, są hasłem dzisiejszego spotkania. Paweł przytacza je wtedy, kiedy podczas swojej obrony opisuje przyczynę swojego nawrócenia, swojej przemiany. To doświadczenie Boga, spotkanie z żywym Jezusem odmienia Pawła i sprawia w nim pewien dynamizm. Dynamizm, który pozwala mu wykroczyć poza to, co było nim dotychczas. A czy Paweł dotychczas nie znał Boga? Wydawać by się mogło, że znał bardzo dobrze. Przecież wiedział, kiedy chodzi się do świątyni, wiedział, jak trzeba się modlić. Myślę, że jak mało kto mógłby pochwalić się ogromną gorliwością w relacji z Panem Bogiem. A jednak nie znał Boga. Znał tylko prawo. Znał formę oddawania czci Panu Bogu. Znał martwe zasady, które same w sobie nie mogły zbliżyć do Pana Boga. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyraźnie nazywa tych ludzi. Mówi: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Można wiele do Boga mówić, można wiele o Nim mówić, ale można Go wcale nie znać. Paweł wiedział o Jezusie, ale nigdy wcześniej Go nie spotkał. Faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii też mieli wielką wiedzę o Panu Bogu, ale sercem byli daleko od Niego. Dlaczego? Bo nigdy Go nie doświadczyli. Bo nigdy nie doświadczyli żywego Boga. Boga, który był tak blisko nich. Boga, który przyszedł do nich, który dzielił z nim codzienność. Ich serca były zamknięte. Zobaczcie, Jezus łamie zasady po to, żeby pokazać, że to nie sztywne prawo, nie bezmyślne przestrzeganie zewnętrznych zasad prowadzi do poznania Pana Boga, ale przeciwnie. To doświadczenie, to zakochanie się w Bogu sprawia, że kształtuje się prawo, że powstają zasady. Pięknie pisze o tym papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est. Papież pisze tak: u początku drogi wiary nie ma etycznych zasad, regułek katechizmowych, przepisów prawa, ale jest spotkanie z osobą, z Bogiem. A ty? Czy ty spotkałeś w swoim życiu Pana Boga? Żywego Boga? Może doskonale znasz teologię, bo jesteś wybitnym księdzem. Może siostrą zakonną i codziennie pięknie odmawiasz brewiarz. Może pięknie modlisz się podczas mszy świętej. Ale jest w tobie jakiś bunt przeciw tym różnym zasadom. Przeciw moralności, prawu, dyscyplinie. Ranią cię przepisy i zasady. Dlaczego? Może jesteś katechetą, członkiem jakiejś wspólnoty. Może zwykłym, w cudzysłowie, szeregowym katolikiem, który co niedzielę przychodzi do kościoła, czasem może trochę częściej. Może potrafisz doskonale przestrzegać przykazań Bożych. Może jesteś wzorowy ponad stan. Może nawet podejmujesz krytykę o innych, mniej wierzących, księżach małogorliwych, dzieciach niewychowanych. Może krytykujesz braci ze wspólnoty, bo łamią zasady. Powiedz, czy doświadczyłeś w swoim życiu żywej obecności Pana Boga? Powiedz, czy to wszystko, co robisz, robisz dlatego, żeby Boga spotkać? Czy dlatego, że już Go spotkałeś? Może warto spojrzeć na swoje życie i zadać sobie pytanie. Czy moje serce jest przy Bogu? Czy tylko wami? Prawdziwa wiara jest wynikiem spotkania z Bogiem. Człowiek wierzący potrafi spojrzeć na swoje życie krytycznie. Potrafi zobaczyć swoje błędy. Potrafi zrezygnować z dotychczasowego życia, z tego, co może jest moim sposobem życia, ale nie przynosi dobrych owoców. I potrafi otworzyć
otworzyć się na nowość. Na nowość, którą przynosi Chrystus i Jego prawo. Prawo miłości. Paweł to zrozumiał. Zobaczcie, Pan zamknął jego oczy po to, żeby wiara otworzyła je na nowo. Żeby mógł patrzeć inaczej, widzieć więcej i głębiej. To spotkanie Jezusa i Jego Słowo odmieniło życie idealnego, jak mu się wydawało Pawła. Odtąd mógł wołać, iż wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Poznania, czyli doświadczenia, bycia blisko. Pan dzisiaj mnie zaprasza do wyjścia poza siebie. Do otwarcia się na to, co dla mnie On przygotowuje. Do otwarcia się na nowość. Wzywa mnie do tego, żebym opuścił to, w czym czuję się idealnie. Bo już jestem przyzwyczajony. Bo jest mi dobrze. I żebym poszedł dalej. Żebym szedł głębiej. Po to, żeby poznać głębiej Boga. Żeby poznać Go jeszcze bardziej. Muszę sobie zadać pytanie. Czy Bóg zawładnął moim sercem? Czy Bóg jest głębiej jednego serca? Czy tylko na moich wargach? Czy tylko na zewnątrz? Pan chce, żebyś pozwolił mu wejść w głębie siebie, w głębie twoich przeżyć, decyzji i wyborów. A później Pan chce cię posłać dalej do pogan, czyli w miejsca trudne, w których będzie ci trudno. Chcecie posłać do ludzi, którzy są daleko, którzy może nie spotkali Pana Boga, którzy są przeciwni Tobie, których nie znasz. Bo Pan chce cię posłać tam, żebyś tam niósł Jego. Żebyś tam był Jego świadkiem. Tylko nie bój się swoich ograniczeń. Nie bój się zerwać ze swoimi przyzwyczajeniami. Nie bój się zrezygnować z komfortu, który może sobie przez lata wypracowałeś. Nie bój się prawdy o sobie, nawet jeśli to jest ona najstraszniejsza. Nawet jeśli myślisz, że ktoś mógłby cię wytykać w twoją przeszłość. Ale pozwól się poprowadzić Panu. Niech to On ciebie kształtuje. Nie twoje lęki i strach, ale On. I niech On ciebie posyła. Ty mu zaufaj. Radośnie złóż nadzieję w Panu. Pozwól, aby Pan cię spotkał pod Damaszkiem twojego życia i dał ci żywe doświadczenie siebie. On pozwala naprawdę zobaczyć to, co jest ważne. Pozwala zobaczyć, jak żyć. Gdzie jest twój Damaszek? Jaka jest droga, na której Pan chce ciebie spotkać? Paweł spotyka Jezusa w czasie pełnienia swojego obowiązku. Tam, wtedy doświadcza żywej obecności Boga. Twój Damaszek. Twój Damaszek to twoja codzienność. To twoje obowiązki, tym czym żyjesz.
naszą ślepotę, która nie pozwala nam widzieć Ciebie, widzieć i ufać Tobie. Niech pokona w nas mroku.